O nie, to bardzo źle, to bardzo źle. Żabki są wszędzie, a demon jest jedną z żabek. Dobra, let's go. O tak. Jebło jakieś chemikalia. Dzieciaki pomierały, wszystko pomierało, wszyscy pomierali. No i dobra, przechodzimy dzisiaj drugi akcik, przynajmniej do końca drugiego aktu przejdziemy, mam nadzieję. Zobaczymy, ile to zajmie. We will see. No i w sumie zastanawiam się, no, Daziu, mówisz, żeby zrobić ten strumyczek z PS4, no, w tym, co ja pokażę wam na PS4? Co wam pokażę na PS4? Mam Uncharted, mam The Last of Us, mam jeszcze Drive Cluba. Uncharted zostawiam zanim przejdę, Uncharted zostawiam sobie na później, muszę wcześniej przejść całą trylogię. Znaczy, to nie jest trylogia, to jest saga. Fazjologia? Nieważne, no, wcześniej chcę przejść wszystkie części Uncharted, zanim przejdę człowieczki. Także muszę pierwsze trzy części przejść. Demciu, zamknij dupę. Mogę jeszcze The Last of Us przejść, ale... Ale The Last of Us chciałem później przejść, jako kolejna gena MGSL-u. A że mam na razie 3 gry gram teraz na MGSL-u. Kodzik, Prey i Afro Samurai. Także no... Lepiej sobie zostawmy laścika na kiedy indziej. A jeszcze nie my tego Drive Cluba, no ale ja wyścigi jestem beznadziejny. Musiałbym wygrać wyścig, tym bardziej na padzie. Musiałbym grać jak w poziomie Super Easy bez przeciwników. Może wtedy udałoby mi się dojechać na pierwsze miejsce. Może. Może. Uciwy ekipo. A w tobie wcipsko. Żabko. Oku! Co nie mam bazukę? I tak bez amunicji? No nie, to... Aj! Nie blokuj mi! No nie! Biegniemy! Wojna, wojna, nie się zmienia. Ej, fajnie, że co tu się dzieje? No homo, ej, stop! Prawie jak Stalingrad, prawie jak Omaha Beach. A myślałem, że piłka, to nie. Pan Blumel, pan Ryu, Sandman. Dlaczego Ryu? O kurde, czu! Czu, uciekamy panowie! Drogi life 5 last round, perfect jest za darmo na PS4. Ale chyba tam jest jedna, dwie postaci, czy coś takiego, nie? Czy na przykład nie jest only multi? Tym bardziej, że no, żeby grać w multi, no przypominam, że trzeba mieć PS Plus, a ja no nie mam PS Plus. No i... I obecnie nie planuję kupować. No nie jestem ułomny, żeby grać w multi na konsoli. Niby mam jeszcze Plants vs. Zombie, ale nawet nie mam powiedzieć, o czym to jest. Nawet nie wiem, skąd ja to mam w ogóle w bibliotece. Bibliotece Sony? Bibliotece PS? To jest? Jak free to play multi jest darmowe. O! O! A to kurde... A to Deziu, powiem ci, że... To całkiem dobra wieść. Że sęk w tym, że tam nie widziałem zbyt dużo dobrych gier free to play. Widziałem WoWa na pewno, widziałem Paladinsy, widziałem Gwinta. Co tam jeszcze widziałem? W sumie nie pamiętam, co widziałem. Ale faktycznie jest tam kilka gier free to play. Ale takie free to play to nie były jakieś majsterszyki. Przynajmniej w moim mniemaniu. A przynajmniej nie zauważyłem nic takiego fajniejszego. W sumie mam jeszcze jakieś Tiny Brains. W sumie dalej nie wiem, co to jest. Byłem jakaś gra logiczna z małymi glutami. Tam stworzonkami.
Gwinta sobie ściągnąłem, nawet nie wiem po co. Jak ja i tak gwinta na PC-cie. Rzadziej, bo rzadziej. No ale... No, o. Ale no... Sam CDB to spieprzył. Przybył taktyka i ciężki, że to jest niegrywalne teraz. Niegrywalne. No i po co mi ta wyrzutnia? Zasadniczo, no nie ma nic fajnego. Zasadniczo nie ma nic fajnego, nie wiem. Możecie sobie teraz wejść na PS Store, Deziu, zerknij, jeśli masz wolną rękę, monitor. Zerknij. Powiedz mi, co tam jest fajnego. Na PS4 masz też pierwszy, za darmo pierwszy Hitmana. Jak mam na Steamie pierwszy epizod Hitmana. Jak już czasu tam mam jakieś patrzę Square Enix chyba. A poza tym... chyba mam cały sezon Hitmana. Nie, a to nie? W sumie nie pamiętam. Ale na pewno pierwszy epizod od jakiegoś czasu. Ała. Ała. Umrzyj. Także jeśli będzie coś fajnego na PS4 za friko albo za naprawdę niską cenę, powiedzmy tak 30 zł max. A to się nie dzieje. Za 30 zł max. To kurwa, why not? Why not? Why not? Bo na razie nie mam żadnej takiej gry. To można by coś pociągać więcej. Nie bo nie. O Jezus! Ała. Nie obawiałem się, że to będzie jakaś, nie wiem, czy będzie jakaś gra na NGSL, czy to będzie jakaś gra, która mi nie pasuje. Hatsune Miku VR jest na darmo. A, to już mówisz, to już jest sensowniejsze. Tylko wiesz, jaki jest problem? Ja mam VR-a. Jeszcze. Ała, ała. No aha, to już wiem, po co mi ta wyrzutnia. Aha, to... A, nie? A nie wiem. O, oh, goddammit. Jak w sumie jak znajdziesz coś fajnego, to why not, why not? To na razie, no w sumie nie mam nic na PS4. Mam konsole i jakieś gry, które kiedyś będą na MGS-u dobre. Nie no, myślę, że w pierwszej kolejności zaopatrzę się... w pierwszej kolejności zaopatrzę się w całą trylogię Uncharted. Tym bardziej, że nie jest jakaś droga. Stówę tylko kosztuje. To nówka. A używki samej w sobie nie znalazłem nigdzie. To ciekawe. Może jakieś licytacje. Ale kto normalnie bierze udział w licytacjach? W sumie jakieś wiem udział w licytacji. Jej, save point. Ja wiem, jak gatak na Stalingrad. W sumie, gdzie my w ogóle walczymy? W ogóle? Czy ta misja ma jakiś sens? Rhino One! Rhino One! Cover us! Please! No i widzisz, że ten? No i widzisz, że ten za mi. O kurde, au, za skrzynkę! Zamilkłeś, bo nie ma nic. PS4 to była seta pieniędzy. O nie. A mogłem sobie kupić skrzynki do CS-a. Bo przeglądam PS4. Haha, widzisz, przeglądasz, nic nie może znaleźć. Co ten dezent?
Ok, gdzie walczymy? Na pierwszy rzut oka przypomina trochę Barcelona albo Berlin. Nie ma tak dobrze. I demon nawet uciekł. Halo, demon, jesteś? Weź, że obejść Dezena. No, bo tak troszkę pusto, tak smutno. O! Dzięki, panie Lino. Co? Bo wypadałoby się dać już, żeby coś działo. Żeby się coś działo. No i taki moderator z tego dema. Taki moderator z tego dema. Ten demon nie jest w wersji demo. On nie działa cały czas. Wersja demonstracyjna programu demo, który została wykorzystana. Kup pełną wersję. No lul. No tak. No tak. Minigun zszli. No to teraz ja będę dum 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 robił. Du 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 du. A nie, dobra, to nie da mnie ten motyw. Wow! LOL! Co się stało? Nie w tą stronę się jeździ. Let's the party begin! Te typy. No w sumie dobra, to ja zapytam z innej beczki. O, to jest nasz. Tak zapytam z innej beczki, bo Dezio teraz patrzę na te gry free to play i w sumie patrz dalej. Na pewno coś weźmiemy z tego darmowego. Na pewno coś z tego weźmiemy. Ale tak swoją drogą abstrahując od tego. Są jakieś ciekawe gierki na PS4. Znaczy, nawet kilka już mam, powiedzmy, na takiej, nie wiem, nazwijmy to, playliście, to play, jakie gry kupić, ale tak zastanawiam się, czy jest jeszcze coś, co warto by zagrać, coś, o czym nie, w ogóle nie pomyślałem, nie dopisałem do listy. Cóż, na pewno zamierzam ogarnąć... Na pewno zamierzam ogarnąć Uncharted i Nira. Wow! Halo, to bolało. Zostałem szkłem po prostu. A to jest nasz. O, inny szkło zrobiłem. Move slow, będzie zapieprzał. Call of Duty. W ogóle skąd... Jak... Oj, no... Jak mogą w ogóle mieć te czołgi taką prędkość? Co to są? Czołgi sportowe? Zresztą w ogóle mogę podać pasy do konta, na którym jest Little Big Planet, Terry War Unfold i coś tam jeszcze. Mówisz, że Zenku? Gdyby to jest jakiś pomysł... Gdyby to jest jakiś pomysł, ale tak na krótszą metę, tak powiedzmy. No ale pomyślmy co tam... O Jezu, przepraszam. Pomyślmy co dalej. Zdobywcy... Good morning, Mr. Freeman. Ej, lul. Ej, dlaczego Redisek dostał... sekundowego bana. Już nie wkleił linku. Lol, to ten pufson. Pufson szaleje, tak być nie powinno. Dlaczego nam niewinnego diska zbanowało na sekundę?
I oszustwo. I PS Plus do końca grudnia. Ale na teraz, w tym miesiącu, nie ma nic ciekawego na PS Plus. Jest Life is Strange, które już obgrałem. Jest chyba Killing Floor, który też, no nic, którego nie obgrałem, ale nie interesuje mnie. No i tyle. Chyba. No, ogólnie bida. Co ten czułk? A się pofarciło. Mr. Freeman wziął jako Link. No to by miało sens. Żądam odszkodowania od tego bota. Musimy tego bota pozwać. Bot jest szalony. Bot oszalał. Bot stał się lewakiem. On nikogo nie toleruje. Hehe, umarł. Still better than remaster. Halo, co mnie tu pisujecie? Dajcie mi spokój. W przyszłym tygodniu ogłoszono Rebuy Fit PS Plus, ale w tryk. Odinstalujmy go. Ej, no ale bez takich, wiesz, drastycznych metod. Tam mi tu dupę zawraca. A. Co ty, my w Londynie nie jesteśmy? Wiesz, to jest pałac, pałac Winchesterski, jak się nazywał. Winchester Palace. Przynajmniej tak wygląda. Co ten typ, ile kruchów dostaje? Żyje. No dobrze, niech zostanie, ale jak coś mogę go wyjaśnić. Wyjaśnij go, należy mu się. Zły bot, bot. Zły bot mówcą. Oh shit, a mogłem przejść wszystkie gry z Maja na tym koncie. A co, co było takiego ciekawego? Bo Mario było Tales of the Bowler. Ja też mam TLC na Steamie. Ja mam w sumie te... O Jezus, ała! A prawie wszystkie Talesy. Czy gry od Talesów, Tales, ta. No i widzisz? Nie znalazłeś Deziu nic ciekawego, filmowego. O, cześć! Wojna. Wojna nigdy się nie zmienia. Gdzie te czasy, kiedy kody były kodami, gdzie były wojny światowe pomiędzy jakimiś mocarstwami, a nie jakieś walki kosmiczne między jedną korporacją a drugą. Za dużo tej poprawności jest. Jeżeli chciałbym poznać free to play, to jeszcze trójka jest też na PC. I to są FPS-y. Ale dobra, to nie ma znaczenia, czy to jest, wiesz... O. Nie ma znaczenia, czy to też jest na PC-cie. Pytanie, czy jest jakieś ciekawe to free to play. No proszę mi, co mi ta wyrzutnia? Say hello! Dobra, dziękuję. Akasz! Mr. Sandman. Zawsze możesz pobrać PS 2017, bo jest... PS 2017 jest darmowy? Serio? Pierwsze słyszę. Ale jak to? Dlaczego to? Tell me more about it. Au! O, muzyki! PS 2017 My Club Edition. Dominica nie mówi!
Jest takie coś w PS Store. To może jakiś add-on, w sensie dodatek. Jakiś free dodatek do PS-a. Takie rozszerzenie edycji normalnej PS-a. Figler. A. To może to jednak nie jest Brytania? No kurde, no... Tej wieżyczki to z niczym się nie da pomylić. Chyba. O, suka. Masz cały typ multi dość singlowych typów. O kurde, myszko nie szalej. No. Ale to jest PS. PS-y są gorsze, FIFA lepsza. Ostatnio na Steamie był Payday 2 za free, a jeszcze wcześniej Saints Row 2. No było, było. Ale mówimy na razie o gierkach na PS4. Na PS4. A pograłbyś w Death Island? Nie, masz na myśli Dead Island? Wyspa śmierci. Wyspa śmierci. Już prędzej byłoby Island of Death. The Island of Death. Final Encounter. Coming soon at Xbox One, PlayStation 4 and PC Master Race. Be ready for zombie. Ow, ow. Nie blokuj, nie blokuj. Ale mnie kaszluje. Ale nie, wracając do Dead Island, to... Może kiedyś zagramy jako gra na MGSL-u. Razem z Torrentem, bo ma koopa. I my mi się, grałem we wszystkie te zombie kurwa i Far Cry Crazy. Dobra, ale co ma zombie do Far Cry Crazy'sów? O kurde. O, to ten granat! Co ten granat? Co ten granat? Co ten granat? Co ten granat? In the slow. O. Trzeba było tego zabić na początek. No bo to było dawno temu i mi się wszystkie gry mylą. O ja, to był mój granat latający. Indy. Halo? Panie generale. Ale wiceprezydenta, co? Ale jak graczowie mogą się mylić gry. Nie wnikaj do tego, nie wnikaj, nie pytaj się. Nie. A może to raczej, nie, to na pewno nie był Pałac Winchesterski. Bo musiałby być przyłączony do tego jeszcze Big Ben. Tam Elizabeth Tower. Jak zwał, tak zwał. Identify yourself. Mac, this John. We put a lot of names in the clock tower this week, lad. It was Makarov. The bastard slipped from my fingers in Sierra Leone. What does MI6 know? Oh, you're on everyone's shit list, John. There's no way I could get you clearance. Don't give me that. You still owe me for Pripyat, and I'm calling it in. Easy. Oh, Macmillan. All right.
We've traced the delivery freighter to an outfit in Bosaso, Somalia. It's run by a nasty piece of work named Morabi. My hands are full with the bleeding at home, so you're on your own. Good hunting. What's the security look like? Strictly second division. Local triggerman. Mats Milan. We'll stick out like bollocks in a bulldog. Stealth's not an option. Then we just have to kick in the front door. Tell Nikolai to ready his men. Just move quick and we can snag where I'll be before he bolts. The sandstorm's moving in fast. Will we have one shot at this? Bravo team, take point through the gate. A co się Dezen stało? Co z tym Foxem? Co ten Fox się zrobił? Ło, digiel! Bang! 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 Nie, dobra, ten digiel jest całkowicie useless. No i chcą zrobić fantastyczny człowiek i film familijny po ostatnim Gundwie, co zrobili. Będę dać prawa Marvelowi, to nie. Będą przyjebane raz próbować zrobić fantastyczny człowieka. No, trzeba przyznać, że no, beznadziejnie. Beznadziejnie to wyszło. Killbox. To sama achievementa. Niech sobie już oszczędzą wstydu. No ale jakby nie patrzeć, no raczej nie oddadzą prawa. Z tego powodu, bo te Marvele, no filmy bohaterskie sprzedają się. I normalny taki laik, na przykład ja, nie interesuje się tym, jakie studio co sprzedaje. Znaczy no. W sensie, jaka wytwórnia, jaki robi film. Po prostu ma tytuł i na niego idzie. Co, no jakoś się ogarnęło, mówisz? Ten Dragonowie jest taki se. Sorry Spidermana, albo w Simsy se pograj. Na PS-ie 4, halo. I to mówię o grze jakieś taniej. Masz 30 zł teraz na promocji. A jestem szastać, nie zamierzam. Tym bardziej, że będzie teraz wyprzedaż Steam. I trzeba oszczędzać, dużo trzeba oszczędzać. Aja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 j
Nie no, ale nie ma co, na razie nie ma żadnych dobrych, znaczy przynajmniej nie zauważyłem jakichś dobrych free to playków na PS4. Każdy mimo wszystko będziemy musieli się wstrzymać z PS4 do przyszłego miesiąca, kiedy ogarnę coś lepszego. I'm shooting Yuri, keep it coming!
Easy. Tak samo dziwne rzeczy są z filmem o Venomie, który robi Sony. W sensie dziwne, co można przez to na myśli? Co dziwne, w sensie, że coś nie powstaje, czy... Mówią, że on nie jest w tym głównym filmowym uniwersum Marvela, ale jest w miejscu Spidermana, który jest w filmowym uniwersum Marvela. Czekaj. Podsumowujmy to. Te wszystkie filmy Marvelowskie robi wytwórnia Marvela, nie? Z kolei ten Spider-Man, który teraz wychodzi, Spider-Man Homecoming, jest od Sony, tak? I z tego co widziałem, od Marvela i od Sony była ta chyba kooperacja w Kapitanie Ameryce, coś takiego, nie pamiętam, gdzie byli ci bohaterowie razem. Z kolei Venom, który powstaje od Sony, jest tym samym uniwersum co Spider-Man, który był w Marvelu. Może ten Venom jest tak w 25% w tym samym uniwersum. What the fuck? Team, we're entering the target building. Nikolai, prep for exfil. Echo team is standing by. Watch those corners. Contact front. Possible visual on Warabi. Second floor balcony. Copy that. Possible on Warabi. Second floor. Zniszczyłem drzewo. Nie dla telewizji. Kałach. Ej, to jest oszustwo. O, to mapa była w BO1 w multi... była? Znaczy nie, nie grałem w multi BO1. Może pomyliło ci się, to jest MW3. Tak troszkę bardzo ci się pomyliło. A nie wiem co oni ci powiem w tym Sony, ale niech się kurwa garną. Chciałem cię nogę strzelić. Harambe! Nie bicie Harambe! Kraj zabił Harambe! No wszystko się wytłumaczyło. Wszystkiemu jest winien... Wszystkiemu winien nie jest Price. On zabił Harambe. Jak mogłeś? A może nie było, bo ten plac wygląda podobno? Podobno, ale nie podobno. Jeszcze speedował o Hanie Solo. Ja nawet nie mogę... Nawet nie mogę czytać czatu. Jeszcze spin-off Hanie Solo stracił właśnie dzisiaj po miesiącu prac filmowych. A właśnie to słyszałem o tym. Słyszałem, że było jakieś spięcie pomiędzy jakąś babką z Lucasfilmu czy coś tam, a dwoma reżyserami. Prawdę mówiąc, nie wiem kto w tym całym konflikcie był gorszy. Czy kobieta, której wszystko nie pasowało, czy te typy, które no na swoim koncie nie mają jakichś ekstremalnie fajnych filmów. Ja ci kurwa nogą Harambe rasistyma. To był prawilny. Ale on miał na imię Harambe. To miał na imię Harambe. Albo Warambe, już nie pamiętam, ale to był Harambe.
Leaf Harambe alone. O, no i odliczanie. God damn it. Au. Szefową Lucasfilm. I teraz mają być film o Flashu z filmowego uniwersum DC. W sensie, że co? Lucasfilm? Czy kto? W ogóle same teraz dramy widzę, że są w tym, w tej kinematografii. W sumie nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale czy... O, czytałem gdzieś, że Marvel zakazał swoim aktorom z tych całych filmów, zakazał grać w produkcjach w uniwersum DC. Nie wiem, czy to jest prawda. Ale no tak troszkę to śmieszne. Troszkę śmieszne nawet. Nie bardzo dobre PR-owo. Cztery szezy, co i wie, bo otworzyłem ich najpierw burgerami. Mówisz. Harambe! Oni zabili Harambe. Nie, to Price zabił Harambe. Price, jak mogłeś? Harambe to był dobry typ. Burger stacji reklamuje! Dezen, nie reklamuj burger stacji jakimiś burgerkami. Zapłacili ci za to? Zapłacili ci za to, żeby do ciebie przyjeżdżano po burgerki? Już chyba wystarczy, że masz pączki. To pójdę. Spec of the line. Poczekaj, też zajebiste polecam. Trzeba będzie kiedyś tam dojść do ciebie jednak przez tak na serio pojechać. Na pączki. I na burgerki. I na to, co tam jeszcze masz. Trzeba będzie kurde ogarnąć kiedyś. Ale chyba już nie teraz w lato, kurde jest tak gorąco. Najpierw musimy ogarnąć to jedno i prawko, żeby nas zawiózł tam. Żeby był naszym taksówkarzem. Wtedy. Ej. Zostawcie mi to. I wtedy pojedziemy sobie na pączka. Oj, idę jutro do KFC z kumplami, ja się napierdolam. Na kurczaczki, co? Nie! Nie! Nikolaja nam chcą zabić! Nikolaju! Ja znam pewnie szybciej niż Shorent. Hehe. Hehe. To co nieprawda. Wobec tego co mi to mówił, on zamierza już w przyszłym miesiącu podchodzić do egzaminu. Chyba. I się cykam, że gówno z gimnazjum będą czy coś. Ja nie widzę nic. Ja zupełnie nie pamiętam tej misji. Zupełnie tej misji nie pamiętam. A w sumie taką ciemnotę... Ciężko jest nie zapomnieć. Tam ciężko jest zapomnieć. Szkolnego 23 czerwca, no tak, w sumie już za dwa dni jest koniec roku szkolnego.
A ja nie muszę przez tego, przez to już przychodzić. Dobra, ale co z Nikolajem? Siemanko. W przyszłym tygodniu to ja idę spisać wewnętrzny i to wie. Nie, to ten Dezen zda już ten egzamin. To ty, Dezen, przyjdziesz po nas i zawieźesz nam do siebie po pączki. Albo po prostu kupisz pączki i pojedziesz do nas. To jest plan. Przywieźć nam pączki. Rany boskie, tutaj nic nie widać. Widzę jakieś tam latareczki i tyle. Przynajmniej nie muszę tu strzelać. O, siema, Rekti. Luchlu. Czy zagrać w Overwatcha? Jada. Pączki, a to mi też przynieś. Dolsze mam trochę dalej niż żywiczki. Tak trochę full dalej. Ale pomyśl, zobaczysz pojutrzona. A niż co. Jak co masz po drodze, zganisz mnie i Ośka i na ZG. Kurde, to jest plan, to już mamy plan. Zbierasz ekipę Deziu i jedziecie do nas z pączkami. Takie spotkanie z ZG. To by było dobre. Będę pakował wszystkich do bagażnika. No tak, bo w sumie nie będzie miejsca, bo na siedzeniu pasażera z przodu i siedzeniach z tyłu muszą być pączki. Pączki są najważniejsze, także was się wali do bagażnika, na dach się was wsadzi. Będzie dobrze. Ewentualnie się przywiąże was tak liną i tak przyczepimy do samochodu. Będzie was tak Dezen ciągnął. The bastard used Fregatta Industries as a front to distribute the WMDs. I'm en route to their European HQ. French Special Forces are located for GIG. I w końcu się jakoś to łączy, te Sandman i te Delta Force'y w końcu się jakoś łączą z tymi Task Force'ami. Nice. Przynajmniej to zaczyna mieć jakiś sens. Ale czy najpierw trzeba na auto pozbierać? Demon ci kupi. Demon ci kupi samochodzik, więc nie musisz się martwić o to. No kiedy 18? Muszę Piccolo kupić. W marcu 19 skończył. To ci nie kupię, łaski bez. No i po co ci to Dezen było? Po co byłeś? Trzeba było kłamać. Trzeba było kamiać i miałbyś free Nico Piccolo. Spał mal. O kurde. O kurde. No to ładnie, no to ładnie. Kurde. No i po co ci to było? Po co to zwaliłeś? Jak takie Spider-Man. Uwaga, zaraz spadniemy. Posunie nam się noga i nas złapią. Albo nie. Spoko, spoko. O, wow, wow. Prawie jak misja, czy tam mapka. Prawie jak misja, czy tam mapka multi w tym BF3. Au, au. Boli. Boli. Ali w mielon. Ładne kwiatuszki.
Demon, my se wypijemy, Piccolo. O. Ty, to ty, Alek, ty i Demon mieszkacie w tym samym mieście? Czy wy mieszkacie w tym... czekaj, jak się nazywa? Świebodzin? Nie, czekaj. Nie Smoleńsk. To też, też znane takie popieprzone miasto. Jezu. Auschwitz! Nie. Jak to... Auschwitz. Demon mieszka w Auschwitzu. Alek z Wiocka. Wow. Komen leży zawsze. Jak się bawi lewa komora? Jak się bawicie? Halo, nie mam tak przy... Tędy? To ma sens. Cześć. Ale, ale... G.I.G.N. jest francuski? G.I.G. francuski? O kurde. Ej, myślałem, że G.I.G.N. jest brytyjski. Wiem, że SAS, MI5 i MI6 jest brytyjskie. A myślałem, że G.I.G.N. też. A tylko zdaje się, to francuskie siły specjalne. O kurde. Człowiek uczy się całe życie. Na jakim szczycie schodów? Gdzie ty uważasz schody? Biała komora, nie słyszę was! Wszyscy ręce w górę! I krzyczymy! Lewa komora, bawimy się! Bang, bang, bang. Nie, ja już się mieszkamy w Wrocławiu, ale mam delay. Defix. Jakie muzyki w tyle, co? No i za to uwielbiam te nowe jeszcze części koda. Jest muzyka. Taki kod to jest jedno wielkie filmowe doświadczenie, gdzie muzyka powinna być. Jak mi szkoda, gościu. Proszę sobie na kawę i umarł. Jak ktoś kiedyś powiedział, historia poprzez otoczenie. Otoczenie daje nam historię. Możemy tu zobaczyć, co się działo. Ten typu i ten typu byli sobie na randce, ale no, umarli. Ten typu. Też umarł. Ogólnie tutaj wszyscy poumierali. A ten typu jest bliźniakiem tego typa. To miało być spotkanie bliźniaków po latach. Ej! Ej, ej, to jest... Tu też jest ten typ. To jest ten sam typ. Ta kobita. Widziałem gdzieś tę kobitę. No nieważne, mimo wszystko. Tu było... Tu, w tej małej kawiarni. W tym min... Panini. Odbywało się zebranie jakiejś grupy facebookowej o nazwie We Are Twins. I tutaj byli wszyscy bliźniacy, się spotykali na kawce, ale nie. Musiał pieprznąć gaz morderczy. Wszystko jasne. I chuj nukę. Wątpliwie zawsze jest desync w kodach. Nie wiem czemu, ale właśnie we wszystkich kodach jest desync. Ale prawdę mówiąc, mi się tego już nie chce poprawiać. Prawdę mówiąc, po prostu musicie przetrwać. Musicie przetrwać, aż to przejdę. Bo we wszystkich MW mi jest, mam desync. We wszystkich.
Dźwięk szybciej niż obraz. A to chyba wiem już dlaczego. A to już chyba wiem dlaczego. Tak. Tak. Teraz nie powinno być już desynku. A jak będzie desynk, to kurde kij z tym. Nie. Jest idealnie. Cud malina. Alek ci zawsze pomaga. Alek ci to jest jednak typ. Alek ci to jest dobry gościu, na którym można polegać. A nie jak taki demon czy dezen. Tym typom w ogóle nie można ufać. To są bad guysy. I czarnuchy. No i gdzie moja snajpa? Kolejnie, to były trójaczki. Tutaj też były trójaczki. To jednak był... To był jednak... Zjazd trójaczków. To był zjazd trójaczków. Czegoś takiego się nie spotyka na co dzień. A tu co? Musiało być nukę. Musieli walczyć nukę, no i trójaczkiem pomierał. Nie dojechali, przypał. Co oni tak tymi wyrzutniami strzelają? Dobra, let's go. A co to jest? Ja tu mogę spać się tym przedać? O. O kurde. Dobrze widzisz, że ja takie dość miałem. Sail 23H. No. Nie wiem, co ty wcześniej? Ponoć, wyprzedaż zaczęła się już o 16. Hello, dear Republican neighbors. Hello, my friend. How are you? Please give us your money, because we need it. Because we must buy some porn and hentai. So, give me your money. Now. No, seriously, give me money. Money. A tym bardziej, że nie mogę dać ani wiersza za głupoty. Bo kompa składam. Uja, ja... Salam, brother. I'm fine, and no. Ja na sumie 6 euro i jeszcze karty w ekwipunku, karty za przeglądanie kolekcji gier. Po co? Jak dawno sobie nie idlowaliście karcioszek, to poidlujcie sobie. Jak ja teraz na przykład teraz to robię. Leci mi tam w tle coś. Ja zrobię jakieś karcioszki i będzie może jakąś gieczkę. No zobaczymy co będzie i to. No prawdę mówiąc, chciałbym mieć jakąś sensowną, zobaczyć promocję na PS Store. Chyba są teraz jakieś promocje, no ale te promocje to takie... Taka dupy rozbić, powiedzmy. Takie dupiane te promocje. A chciałbym coś dobrego kupić na PS Store. Kiedy jadłeś przez ostatni miesiąc, nie po prostu pan chiński brzuch mówi dość, ale Gaben mówi... Give us some money. Idziemy do podziemi. Dobrze. No i dobra. Wracając do tego, co mówiłem wcześniej. Jak zapewne was nie było wtedy jeszcze, albo nie było was tak wielu.
Jakie polecacie gierki na PS4? Co warto kupić na PS4? Ja już kilka sobie tytułów zanotowałem, które chciałem kupić. Tylko nie wiem, czy wszystko... Czy czegoś nie przegapiłem? O, tak powiedzmy. Co takiego może być fajnego na PS4, co można by sobie kupić? Chwilowo mam The Last of Us, Drive Cluba i Uncharted 4. W pierwszej kolejności muszę kupić Uncharted Trilogię. Pierwsze trzy części. A później się zobaczy. Killzone Shadow Fall jest za 30 złotych pudełków. No to jest FPS. Co jest takie dobre? Słyszałem, że no gra nie jest jakaś wybitna. Killzone Shadow Fall. To jest jedna z tych pierwszych gier, które wychodziły na premierę PS4. W Włócze kupujesz na PS4. A, Wiedźmina 3? Cholerę. Cholerę mam kupować Wiedźmina 3, jak mam na PC-cie. Mam Wiedźmina 3 podstawowego do dodateczki. Dodatkowo dostałem od CD darową wersję GOTY. To po co mam jeszcze raz kupować Wiedźmina na 3? Fuh, na PS4. Ważne, że ekskluzyw. Ale pytanie, czy... No wiesz, Call of Duty 3 jest ekskluzywem konsolowym. A mimo to jest słaby, więc wolałbym już kupować takie, wiesz, ekskluzywy lepsze. Jakieś takie ekskluzywy dobrej jakości. Myślałem, że nie masz. Ja nie mam... Jezu, jak można Wiedźmina 3 nie zagrać? Uuu, katakumby francuskie! Jak fajnie. No i umarłem. Ja grałem z 30 minut taki mech. Mówisz, Femo, o tym. O tym Killzone? A to ja zaufam Tomi Femo. Niby 30 zł to nie jest jakoś dużo, no ale kurde. Jeśli już kupować coś fajnego, to już coś fajnego kupować. Ja już pierwszy jeden Wiedźmin na Twitter, tylko nie mam DLC, kuch. Femo, please. Aaaa, Wiedźmin na Twitterce. A, dobra. Bo jeden mi mówi o Killzone, drugi o Wiedźminie. Tak pomyślałem, że... No, pewnie mówi o jednej z tych dwóch gier. No i wybrałem Killzone'a. Wybrałem źle. O, tu jest tylko. No kurde, jak mam iść o Blue Vena, jak to jest już... Oj, nowy film o Transformersach dostaje 20... Dostał 28 na stronę na Metacriticu. LOL. Tak troszkę, no, powiem, że no słabo. Troszkę bardzo słabo. Czyli się będziesz grać na PC jeszcze, czy PC? Ale ty będę grał na PS4, na VR-ze. O kurde! Serio, z grupy van i rozpieprzył dwa opancerzone handy. O kur. Co się stało? Co ten Femo tam wrzucił? A, nawet nie patrzył.
zbyt dużo skrytków. O kurde, jak? Przecież ledwo co tam przychodzę i... Co się dzieje? No o mój chodzi. A i w sumie Nira też będę grał na tym. Nira też będę grał na konsoli, na PS4. No! Halo, co tu się dzieje? Co tak ja? Już przychodzę tu. O, przeżyłem trochę dłużej niż wcześniej. Dzięki skryty, że mi pozwoliłeś się. Jeszcze dłużej to wiecie. O kurde, no i tyle, bo mnie z mojego. Goddammit. Co ta Francja? Co ta Francja? Co się w tej Francji dzieje? Witajmy w Calais. Tu się za dużo dzieje. Bang! Nice! Ale tam jest pojmi, ja nie zastrzel. A jezu, czasami to jest to samo. Czasami to jest to samo. Chciałem go zabrzeć, jak nic, ale się nie dało. No nic, no nic. Czy mówicie, że wam nic nie wpadnie do głowy, coś na PS4 może być. Myślałem od Bloodborne. Ale jak się już rage'owałem przy Dark Soulsach, to myślę, że Bloodborne to nie jest taki dobry wybór. Nie lubię tych gier. Także co jeszcze mogłoby być takiego ciekawego? O, w co jeszcze można by powiększyć bibliotekę PS4? Może tam salem. Nie. Na PS4, halo. Uncharted. No właśnie, jak ja już mówiłem, Uncharted 4 mam i planuję w przyszłym miesiącu kupić trylogię całą. No, może nie tyle trylogię, bo to jest w sumie saga, czy kwadrologia, nieważne. Anyway. Znaczy tak, zamierzam kupić wszystkie części. Znaczy, czwóreczkę już mam. Zostawiłem. Także... O... Lul, co się stało? I znowu strzelamy z tego fajnego działka. Lubię to działko. Ha, dwa czołgi na raz. Tak się bawi liczka. To zobacz. Co dalej ty posłać, bo ja strzelę nie mogę teraz... Nie mogę teraz jakoś za bardzo... Ha, trafiłem helikoptera.
Nie mogę teraz jakoś specjalnie ogarnąć. I po prostu powiedz mi, jaki tytuł dałeś tam. Dostatek helikopter dostał. Aha, dobra, to nie był helikopter. No ale co mi po przybliżeniu? No chyba, że tak. Chyba, że o to chodzi. Listy gier najlepszych na PS4 według gry online. To cztery. No i co tam jest najlepiej ocenianego? Bang! Interakcja, reakcja. Chyba zastrzelili nas. No tak mi się dobry las przylatało. Co się dzieje? Da, muszę tam koło iść. O kurde, au! I sam jeden, jak bohater wojenny. Wyspę znaleźć ciężko, muszę go nadać od tyłu. Granaty, snajpa. Taka w sumie sobie snajpa. Jezus Maria, Alexi, zaczynam się zastanawiać, czy w ogóle ktoś mnie słucha na tych streamach. Już o coś o tym mówiłem tak z 5 razy. O tym też nieco coś mówiłem. Ale nie no, dobrze, przynajmniej jakieś podajecie tytuły. Uncharted, Wiedźmin, Bloodborne, Wiedźmin na niebo, PC to mam już. Po co mi podwójnie? Bloodborne. W sumie też o tym mówiłem. Czasami się zastanawiam, czy ja w ogóle mam tak na taką chwilę włączony mikrofon. I tak po chwili wraca ten głos. Ale Gami se możesz kupić. To jest na PS4. A to w sumie nie taki głupi pomysł akurat. Muszę przyznać, że nie taki głupi pomysł.
Czekaj, bo się zamyśliłem zbytnio. Zeroscope. Chyba nie udało się. Lego, kurde, na... nie. Co ten aliki? Dobra, tam gdzieś z boku. W ogóle po co myśliśmy? Lego, ja bym sobie kupił. No przecież jak mogę sobie na PC to kupić za 20 zł. Co mam wydać? Co mam wydać za wersję konsolową w 10 razy więcej? O, przepraszam kolego. Nawet nie widzę skąd. Skąd strzelają? A wiecie co zrobię z stream z Lego? A to cóż. Na każdej lepszej kluczykownik. Jedwa, Kingui. Dobra, jest moje, co ja mówię. Nie płacą mi za reklamę. Ale no tak, na jeszcze lepszej kluczykownik. O, znowu sobie tym latam. Jak miło. Przecież zdjąłem. O kur, ilu tu jest? No, ładuj się szybciej dział. Dobrze zdjąłem, a kolejny jeszcze. Ja, ale macie wymagania, naprawdę. A masz gościu. Masz sam sobie je zdejmij, co? Tylko byś żądał i żądał. No i lecimy. O, jaka piękna wieża. No dobra, w takim razie pójdę też od niej, skoro nie polecacie, nie macie co polecić ciekawego na PS4,
do tym się inaczej. Co poleci się na przykład jako seriale? Jakieś dobre seriale, które na przykład można obejrzeć na Netflixie. Jak ja zasadzie sobie wykupiłem, kupiłem sobie miesiąc Netflixa. Ja myślę, że w sumie jak już płacę za to, to wypadałoby to jakoś... Wypadałoby to jakoś przetestować wszystko. I skorzystać. Niby sobie tam odpaliłem pierwsze dwa odcinki House'a, w końcu trzeba ten serial już nie tyle nadrobić, co obejrzeć cały, tak porządnie. Ale co poza tym chyba nie ma, nie wiem co może, to może być jakiego dobrego, czy takiego ciekawego. Na pewno będziesz obejrzeć House of Cards. I Stranger Things, tyle wiem, co mi mówili kumple, że warto. Dla tych dwóch seriali warto samego Netflixa wykupić. Na końcu House orientuje się, że ma autyzm, się budzi z krążki. O! A to by miało sens. Ale dzięki za spoiler. Długo te reloady są. Tak. Nie no, oglądałem, więc easy. A już się uwierzyłem, że on miał faktycznie autyzm. Au! A no widzę, że z wami ani się o grach nie pogada. Z jakiegoś dobrego, ani o seriale. Wie to, jakieś takie miliczki jesteście. Albo zbytnio się skupiacie na tym, co się dzieje tutaj na ekranie. Dziwne ludzie jesteście, dziwne ludzie. Nie mam już pocisków w javelinie, a mam. Są nasi. Odrzucam, oddaję. Co nie pasowało? Yes, no, maybe, I don't know, can you repeat the question? Czyli jednak, ta fabuła koda tak was wkręca, że sami nie wiecie co się dzieje. To jest taki Paris Simulator 2017. No nie, nie. No i co zrobiliście? Wszystko przez te makarony. Brawo Amerykanie, brawo. Brawo, piękna flaga, zniszczyliście wieżę Eiffla. Brawo. Tu czad zniszczył wieżę. Spisek confirmed. No była sobie Eiffla, teraz nie ma Eiffla. Gdzie tamte wieże? Gdzie się podziały? Did a man talk? They always talk. We got names, dates, locations. Bolt gave us everything, even Fregata. It seems your hunch was right, Captain. Makarov's already making friends. He's meeting with his top advisor 6 hours from now. Location is the Hotel Lustig. It's in the center of the city, near the old square. O nie, Praga, byłem w Pradze. Czy nie, w Pradze jest fajna, ale... Ładna. Very. I'll contact you when it's done. Makarov's council altogether in the middle of a war zone.
Sounds convenient. Overconfidence makes you careless. We'll infiltrate along two separate routes. So, you and Yuri head for the church and provide overwatch. The city's locked down tight. We'll need a back door. Leave that to me. No, nieźle. Welcome to Prague, gents. The resistance is expecting us. Have a click with an arm. Let's get this over with. No a właśnie, przy okazji, korzystając z okazji, przypomnę, że zapowiedziałem konkurs. Konkurs, w którym do wygrania jest Prey, Doom albo Undertale. Będzie trzech zwycięzców. No i proszę Państwa, żeby wygrać jedną z tych gier, musicie stworzyć opening w stylu anime. Trwają co więcej minuta, max 2 minutki. Openingi możecie wysyłać na adres zdobywcygier@gmail.com. Tak. Do 18 sierpnia godziny 23:59. Losowanie, znaczy no, ogłoszenie wyników, a też pokazanie tych waszych prac odbędzie się 19 sierpnia wieczorkiem jakoś tak. Także konkurs spoko, troszkę montażu. O, goddammit. No i zabijają Czechów, kolegów Czechów zabijają. Ja tu byłem chyba. To przed mnie jest most Kariola? Nie, chyba. O kurde, chciałem po prostu zobaczyć most. Chciałem zobaczyć most. Chciałem zobaczyć, czy ładnie to odwzorowali. Akurat byłem z 2-3 lata temu w Pradze. Nie no, ale to jest jak nic most Kariola. Taki dziwny most. Normalny most Kariola jest o wiele większy. Tyle dłuższy mi się wydaje. Taka wolna interpretacja tego mościku. Hello. Aż się przypomina Homefront. Okay. Ej, blokuj się. Pan Mydło, pan Cena, pan Yuri. O, Kamarow! Nie widzieliśmy się od pierwszej części. Bozidary mały. Mirek Wanek, Jan Blacha, Sedlacek, Sykora, Kopecki, Richa, Simek. Widzę, że chcieli zrobić te czeskie imiona. Mam nadzieję, że tam nie mają żadnych Kowalski. Bo Kowalski umarł z rąk świni, deświni. Serio nas nie zauważą? Tak leżymy na ziemi, na środku przejścia z karabinami. Co ten soap? Najpierw Macmillan, psychopatyczny morderca psów, teraz soap zabija pieski. Nawet Price zabijał pieski. Dlaczego wszyscy muszą zabijać pieski?
Czy w tym Task Force są jacyś normalni ludzie? Jacyś miłośnicy zwierząt? O kurde. By się zabijali tylko te psinki. O, w jest. Ja wiem. Two shots, one kill. Dane wywiadu zawsze spoko. A kiedy będzie na streamie... Co to jest? Brzmi jakiś wirus. Wchodzę. Co to jest? Co to jest? I can deal. Jeez. Fuck is true, Zingel. What the fuck? Co to jest? Napiszmy. Snake! Ameba? Lul? Hup. Hehe. Zgadłem, to była kupa. A żeby nie było, jak ty słyszysz, masz 3 słody, bo... Jej, dostałem jakieś punkty! Nix is choosing a word. Ale fajna zabawa! Pobawmy się w to kij z kodem, będziemy się bawić w to teraz. Co on rysuje? Coś kwadratowego. Co to może być? Gej? Demon? Jew? Bitch? Żeby nie było, jak ty rysujesz, jeszcze masz wszystko na... Właśnie, czekaj. O, odgad. Co to może być? Elder, dajcie mi teraz coś narysować. Teraz ja chcę. Kurde. Jakiś inny typ rysuję teraz. Dlaczego ja nie mogę nic narysować? No tak, będzie wybierał słowo jakieś pół roku. No, rysuj. O kurde, jakie długie. A jakby salemy? Jebać salemy. Nothing. White. Już jestem, nie mam niech jadu dziwne rzeczy. Black?
To jak było? Nie. Jak jest ważka? Chwila, kurde, jak jest ważka? Jak jest ważka? Dragonfly. Ha, zgadłem! No to ładnie koloruje. Ha, kurde, zgadłem, jaki ja jestem dobry, mądry. Dobra, to zrobiłem. Waterfall. Dobra, to zrobimy to w wersji 3D. Woda se tu leci, kurde, jak ja jestem dobry w rysowaniu. Dobra, nieważne, wracamy do koda. Fajnie się rysowało, ale no... Już to się sami nie zabiją. Sorry. Da, idziemy, panie mydło. Spoko gierka. Nawet, powiem ci, że nawet. Ale trzeba na razie z panem mydło pozabijać ludzi. Szybko otwieraj te drzwi. To wej... mogłeś od razu wejść. Oj, za chwilę będą strzelać jak w Wawie. O, faktycznie. A kto by się spodziewał? Still better than Salem. In fact, everything is better than Salem. And Salim. And everything. Nie strzelać do trupów, a amunicję marnujecie. Co ten Femo? Safio, ściągnij kutasa z klawiatury. Dobra, idziemy, panie mydło. Idziemy. Panie mydło, idź szybciej. Panie mydło. Jaki asasyn. Okej, spoko. Panie mydło, co robimy? Ale mu łapa zwisza. To jest Kamarow. Zabijesz Kamarowa w... A nie, tam jest Kamarow. Wow! Let's the party begin! No nieźle, ładne zasadzki. Tak z dupy się wzięło ich pierdyliel. A
Augustin Müller. Miał być jakiś zwykły karabin. O, na przykład może być pierwszy. Czy to jest wyrzutnia rakiet? Czyli po to była ta wyrzutnia. Hello. A przecież używam. Kurde. Typu. Trafiłem, w końcu. Dopiero Deliado Jerzy szuka. Dobra, schodzę. Pan Honza. Matej! Sedlacek. Oldrich Wanek. Duszę na wrażenie, że Praga, przepraszam, Czechy Praga, to jest bardziej popularny temat w grach niż jakieś tam polskie, Warszawy czy Krakowy. Mieliśmy Pragę w tym. W Deusie mamy Pragę w MW3. Mieliśmy Pragę w Krylidzie innych gier. Chyba gracze lubią Czechów. Cześć. Ile kałapów. To jest jakiś ruch opolu? Czeski ruch opolu. Cóż, to ciekawe, w Czechach istnieje ich opory, ale jak byliśmy przed niedawno w Francji, to nie było. Przypadek? W sumie dlaczego tylko Rosja zaatakowała się? Dlaczego ona wywołała wojnę? Dlaczego nie Czechy? Tłumaczy Chiny. Te są o wiele bardziej agresywne i mają większą siłę militarną. Wiesz, gdyby Chiny chciały wywołać wojnę, to zwyciężyłby ją bez problemu. No ale no, co zrobić? No przecież Rusy są ci źli. Zawsze, wszędzie. Czemu FOMO się triggerował? Ponieważ powiedziałem prawdę. Ciebie zawsze dezenia. Ciebie nigdy w najważniejszych momentach nie ma. Zawsze nas dezeny opuszczasz. Art Gallery. Payday. Payday. O, ten obecnie na ten, ja nic nie zda. Otworzysz drzwi? No, też masz kałacha. Not even once.
Dobra, let's go. Bo Salem obrezali, jeżeli no. Taka prawda. A to może Dezent, jak ty teraz jesteś, to może ty jakiś policisz serial. Właśnie wczoraj zacząłem oglądać House'a, już jestem po... Jestem po dwóch odcinkach. Prawdopodobnie będę to dalej oglądał, bo całkiem nieźle się zapowiada. Ale no... Myślę, co można by jeszcze jakiś serial obejrzeć. Wykupiłem sobie tego Netflixa. No i... Szkodą... Byłoby go zmarnować. Trzeba oglądać, dopóki się jeszcze można. Najbardziej boli, że nie ma na Netflixie Glotlon. River Dale, Stranger Things. Znaczy, Stranger Things to słyszałem, że jest niezłe. River Dale, prawdę mówiąc, pierwszy raz słyszę taki tytuł. 13 Reasons Why. Podobno jest niezłe, ale z tego co czytałem z opisów, to jest jakaś historia o emo, o zmontowanym na skolatkach, więc beznadziejne jest ogólnie. Nikt mnie nie kocha i zabije się. Zapewne coś takiego. A Riverdale? O czym jest Riverdale? Brzmi jak jakiś, nie wiem, jakiś X-Files. Bugger all, mate. Looks like Makarov's late for his own funeral. Sit tight until we get a clean shot. Then you can put as many rounds on him as you like. It'll only take one. Ooh, misja snajperska. Bracia Cliffy. Yuri. O Jezu, chyba wiem, co teraz będzie. Ale dobra, zanim będę kontynuował, chcę zobaczyć sobie coś. I tym coś będzie to, ile jeszcze do końca mi zostało. I czy w ogóle przyszedłem już drugi akt. Modern Warfare. Riverdale jest na podstawie komiksów od Archie Comics. O! To jest zupełnie coś nowego. Archie Comics tym bardziej pierwszy raz słyszę. Polecam trailer, a to zobaczymy. Zobaczymy za sekundę. O, jesteśmy w ostatniej misji. Ostatniej misji drugiego aktu. Spoko. Także przejdziemy tą misję i na dzisiaj kończymy Koda. I jutro skończymy MW3. Słodko, podoba mi się. Zobaczmy ten design. Podesłał ten link. Riverdale. Bierzesz skojarzenie? Life is Strange. Kolejne skojarzenie Life is Strange. Kolejne Life is Strange. Kolejne Zmierzch. Wygląda jakiś serial, znaczy w sensie jakiś dramato-romans o nastolatkach, które się znowu buntują, czyli też nie moje klimaty. Mnie tak bardzo irytują te też wydrzone nastolatki. Nikt mnie nie kocha, trzeba na imprezy chodzić, trzeba koksy wciągać. Wygląda to co najmniej niefajnie. Dobra. To wracamy do zabijania. Heads up. Makarov's convoy is arriving now. I see it. Four armored vehicles. No visual on Makarov yet. They're stopping in front of the hotel. Prawie. Prawie jak misja w MW1.
probably forgot to switch it on. Doesn't matter. Macross here. We move forward with the plan. To The Walking Dead w końcu oglądaj. Yuri, find prisoners go. He's at the top of the hotel. We got you. A naprawdę to The Walking Dead jest takie fajne? Wydaje mi się jako taka nudna... Jaki nudny serial o zombie. A ja nie lubię nudy. A co, Price'a? Nie, zaminowali nam Kamalowa, dobrego typu. Ej, no jak mogli Kamalowa? Ej, Kamalow był spoko. Ej, serio, zaminowali nawet nasz punkt snajperski? O nie, biedny są, biedne mydło, biedny ja. Lul. Po streamie hostu jest kwibl. Jej. Nie oglądałeś, to nie mów, że nuda. Sezon 7 rozpierdeli bardziej emocjonalnie niż Geotion. Ale ja nie oglądałem Geotion, bo Geotion nie ma na tym. Na Netflixie. O nie, mydło. Dawaj, panie mydło, nie pozwolę ci zginąć. Znamy się od pierwszej części. Jesteś dobrym typem. Wyobraźcie, że nam Kamalow umarł. Kamalow też był dobrym typem z pierwszej części. Dlaczego nowe części postaci, które się zaczyna lubić, muszą umierać? Kamalow był spoko. Panie Cena, prowadź nas. Panie Cena. O się kurde, ciężko to on steruje. O, teraz ja was zasłaniam. Tell me Yuri. Because I am Yuri. O kurde. No i umarłem. Był jeszcze jeden taki spoko serial, ale nie mogę sobie przypomnieć nazwy. O, mam. Westworld chyba. Tak, West. A o czym? O czym ten Westworld jest? Brzmi jak tytuł jakiegoś kolejnego serialu o zombie. O kurde, traci Cliffy. Kurde, no. Chwila, bo wybiłem się z rytmu. Dobra.
A ten Westworld wydaje się być co najmniej dziwny. Bez jaj. To się ładnie wybijam z rytmu. Serduszko. No co serduszko? Teraz głównie oglądam filmy, także nie jestem tak bardzo na bieżąco z serialami. Jak ostatnio oglądałem Agents of S.H.I.E.L.D. Czyli ten cały serial od Marvelu, nie? Strzałka zakręcona na dół. Ale creeper ci się nudzi. O! Nikt nie mówi, że jesteś pijany. Tak mi się nudzi. Nudzić się. To właśnie to akurat widzę. Pierwszy stan agentów od połowy zaczyna nudzić, ale od drugiego jest już dużo lepiej. Jakie uazy? Tutaj nie ma żadnych uazów. O nie, jednak są. O kurde, niedobrze to wygląda. Panie mydło, gdzie my? Chyba zabiją pana mydło. No ale bez jaj. Gość się stał z noża w brzuch. Gość się dostał z noża w brzuch, przeżył. Dostał kulkę, nie żyje. Come on, stay with me, son.
Zabili pana mydło. O, ale pobił mnie. No Jezu. To tutaj było. This deal will generate millions for our cause. Money can buy many things, even power. The road to our future begins here, my friend. Tutaj jest przecież halo. O kurde, MW2, MW1 też. Lul. Ja zacząłem zastanawiać, czy kiedykolwiek ja to przeszedłem. Skoro nawet nie pamiętam. MW2. What the hell? What the hell? I was a soldier of Russia, not a taker of innocent lives. But in his eyes, this marked me as the enemy. Okay, Yuri. You bought yourself some time. O! A tego to się w ogóle nie spodziewałem, tego w ogóle nie pamiętałem. There's a clock tower in Hereford. No ale mydło zabili. We try to honor their deeds, even as their faces fade from our memory. Those memories. Ghost, we're cała dobra ekipa. Masters have taken everything else. What happened? He killed Soap. He's gone, Mac. What do you need from me, son? A location. Our Russian says Makarov used to cache weapons at an old castle near Prague. He's got nothing more solid than that. Can you trust him? What choice do I have? He's got his own reasons for wanting Makarov dead. Place ring any bells? Aye.
We ran drones over a suspect castle back in Zakiev's day, but we never got wind of our targets visiting the area. What am I up against? The place is a fortress. Only one way in or out. Unless you've learned to fly. Security office on the far side of the compound. Wolfenstein. Command center north of that. Both were heavily guarded. If Makarov's there, he'll be in that control room. What's this you're sending me? Equipment list. That's a lot of hardware, John. What you plan on doing? What you taught me to do. Kill them all. Szkoda, że są pałą śmieci w tej części, a co, wolałbyś, żeby uśmiecili go w poprzedniej? Myślę, że akurat bardzo dobrze to poprowadzili. Myślę, że to całkiem dobrze poprowadzili. Pancena mnie nie lubi. Pancena mnie nie lubi. Ale dobra. Tak czy tak, na Makarowa pójdziemy jutro. Na Makarowa pójdziemy jutro i jutro go ubijemy. Dobra, teraz na chwilę kończymy.